Ta przerwa na pewno nie będzie tak długa, jak normalnie się to zdarza. Mieliśmy taki powolny, bardzo, bardzo wolno rozpędzały nam się te zawody. Upadek, taśma. Zobaczmy, Robert. Szósta gonitwa dnia tutaj. Pojedynek stoczyli dwaj potentaci. Janusz Kołodziej, kask czerwony i siedzący mu na plecach Tomasz Golob. Tak, tutaj widzieliśmy przez pewien moment, jak Tomasz zbliżał się do Janusza, ale widać było, że nie chciał tutaj robić jakichś zbyt nerwowych ruchów, kiedy nie ma pewnej pozycji, by wejść pod lewy łokieć Janusza. Po prostu odpuścił. No nie, że odpuścił, że nie chciał jechać, tylko po prostu w taki sposób to przeliczył, że nic na siłę, tak? Jeżeli widzi, że to nie ma pewnego efektu, to pilnuje tej pozycji, którą ma, by nie przedobrzeć, by na przykład nie dopaść do upadku, aby nie zostać wykluczonym, bo to strategicznie, patrząc na interes zespołu toruńskiego, jest najważniejsze. Ciekawy jestem, czy Tomaszowi Golobowi gdzieś tam przemknęło przez myśl, pojadę tak, jak jechał wczoraj Iversen. Raczej to nie to ciśnienie. Myślę, że nie, to nawet nie chodzi o to, że nie to ciśnienie, tylko Tomek Golob też jest zawodnikiem bardzo doświadczonym i potrafi kalkulować i grać taktykę pewną na torze, atakować z jednej strony, z drugiej, stymulować pewne rzeczy, po czym przygotować odpowiedni atak na odpowiednim momencie. Iversen to wczoraj pokazał na finale. Tomek widać, wiedział, co robi, Janusz byłby też szybki i widział, że tutaj byłoby bardzo ciężko wyprzedzić Janusza, bo nie miał dużej różnicy prędkości, więc mógł to zrobić na siłę, ale patrząc, nie musiał. Ale nie musiał, bo interes jechał po mistrza świata. Wynika, że on ma przypilnować te punkty, które ma, bo Toruń ma jeszcze o co jechać.